Witam, to już teraz trzecia część będzie tego. Teraz będziemy się zabierać za bardziej wykończenia, dekoracje, wypalanie i tak dalej. Takie ogólne, a później jeszcze będzie pewnie zapuszczanie olejem i to wszystko, ale najpierw teraz głównie będzie wypalanie i to będziecie widzieć, jak się będzie teraz wszystko zmieniać. Dobra, tutaj mamy już okno opalone, te ramki dookoła tutaj. Tak fajnie troszeczkę przyozdobiliśmy, żeby to fajnie w miarę wyglądało i żeby był kontrast, żeby się to po prostu troszeczkę odróżniało od tej całej reszty. No tutaj mi się wydaje super wyszło, mi się to podoba. A tutaj te ozdoby boczne to samo, też je troszeczkę tak poprzypalaliśmy. Tego daje to taki całkiem fajny inny efekt. Wygląda to super. No. Kolejna ramka z okna też już fajnie opalona. Też to fajnie wygląda. Takim palnikiem gazowym się to opala drzewo, tylko no, trzeba to robić w miarę szybko, być w ruchu. No, tutaj koło drzwi też już mamy to opalone. Także powolutku, powolutku. Coś się dzieje, cały czas coś się robi. Także tak to wygląda. Jest na razie super. Trzeba tylko uważać, żeby się coś nie zapaliło czasem przypadkiem, no bo to jednak ogień, nie? Dobra, tutaj zacząłem już zapuszczać olejem. Nie wiem, czy widzicie, co już jest zapuszczone, bo słabo to sobie widać. No tutaj te dwie górne są zapuszczone, a to jeszcze nie, od tego jeszcze trzeba na dół iść. Także dwie deski górne już są olejem lnianym zapuszczone. Tutaj mamy już kolejne, no teraz to już widać różnicę, myślę chyba. Kolejna część zapuszczona. Także powoli lecimy dalej. Jest to fajnie się to prezentuje. No olej daje takiej ciepłości. Tak to cieplej to wszystko wygląda teraz. Jest i kot. Cały czas nam towarzyszą w robocie, przychodzą sprawdzać, jak idzie postęp w pracy. Także ta ściana jest gotowa, zapuszczona już całkiem, już jest ok. Także teraz jeszcze tylko druga strona do zrobienia. Kiciuś. I jedziemy z drugą stroną. No tutaj widać już różnicę na pewno, co jest zrobione, a co nie. Jest dobry kontrast tutaj po tej stronie akurat. Fajnie to widać. Także dobra. Lecimy dalej z pracą. No i bierzemy się za drzwi. Drzwi postanowiłem też opalić, ponieważ jednak były przebłyski tej zielonej farby. Dlatego wziąłem je, zacząłem je też opalać, będą fajnie wyglądały. I już mamy drzwiczki gotowe, także jest to super, fajnie się to prezentuje. Mi się podoba. Tak jak to ma być. Dobra, mamy zewnętrzną stronę gotową. I tym razem na tym będę kończył. Była taka zmiana planów niestety, bo było najpierw powiedziane, że zrobimy dekorację, najpierw wypalimy to od środka, ale się plany zmieniły, bo pomyśleliśmy, że jak się pogoda popsuje, teraz było jeszcze fajnie, no to byłby problem później, żeby cokolwiek zrobić, bo wiadomo, tutaj po zewnętrznej stronie musi w miarę być sucho. Pomimo, że tutaj ten daszek u góry zrobiłem, ale tam jednak i tak nakapałoby na nas. Dlatego najpierw zrobiliśmy zewnętrzną stronę, ta jest gotowa już całkiem. Teraz wszystko olejem zapuszczone, przyozdabiane, wypalone. I teraz jeszcze będziemy w środku działać w następnej części. To jeszcze druga strona, którą też widzieliście, tą pierwszą zrobiłem, a później tamtą robiliśmy. Także tak to mniej więcej wygląda. Zewnętrzna strona gotowa. Teraz jeszcze tylko od środka. A tak to troszeczkę z odległości wygląda. No niestety tu jest wszystko zarośnięte. To jest jedyna perspektywa, gdzie to można troszeczkę z odległości sfilmować, inaczej się nie da. Także tak to wygląda.
Dla mnie ok, wygląda super. Dobra, także tyle na dziś i pozdrawiamy.